To jest film z serii o edukacji alternatywnej. Mamo, co to znaczy? I mamy dzisiaj takie słówko uczyć. Nauka, uczeń. Słuchajcie, okazuje się, że wszystkie te słówka pochodzą z tego samego albo podobnego rdzenia. I teraz popatrzmy, jak to wygląda. To bardzo zresztą ciekawe jest. No właśnie. Uczyć. Uk. Tak? Może weźmy najpierw to uk. Tylko w złożeniu nie uk, nie dołuk, natomiast inne to już jest czy, czyli na przykład uczyć, uczony, uczennik, niegdyś znaczyło to uczony, uczeń. Słuchajcie, natomiast, no właśnie, natomiast prasłowo tego rdzenia, tak, ucz, uk, to było wyk, wyk. Ale poczytajmy jeszcze coś więcej, to jest to uk. A prasłowo odsyła nas tutaj bliknę do innego rdzenia wyk. Czyli tak do końca jeszcze nie mamy teraz wiele wytłumaczone. Wyk. Zaraz poczytamy o wyk. To było uk. Natomiast jeszcze w innym filmie mówiłam o czytaniu. Bo jak się okazuje, słowo czytać i uczyć, to tak naprawdę mają też ten sam rdzeń w sobie. Też ten sam rdzeń mają w sobie. Teraz tak, gdzieś mi to uciekło, ale nieważne. Wtedy było słowo czytać, to jest jedna z form, natomiast tą pierwotną to było cztę, ja cztę, tak? Mówiłam też, że ciekawe jest to, że to jest ten sam rdzeń, który występuje w słowie czcić, cześć. I tam było tak, że ja czytę, to znaczy ja czytam, też ja liczę, ale również jako kolejne znaczenie ja czczę, czyli oddaję szacunek czemuś, poważam. Coś tak. I mówiłam właśnie, jakie to jest ciekawe, bo to się jakby wszystko złącza, bo niby czytę, to jest jakby też składanie, to jest zliczanie czegoś, literka do literki, ale dla mnie, ponieważ to jest prasłowo i ponieważ tam królowała jednak wiedza, ta gnostycka, ta pierwotna wiedza i prasłowiańska, bo to właściwie wspólne było no, dla wielu kultów, i te tajne stowarzyszenia, te misteria były na całym świecie praktycznie, to ja uważam, że to jest charakterystyczne, że to czytę, czyli czytam, to jednocześnie to jest czczę, ponieważ tak naprawdę te księgi to były kiedyś tylko święte księgi, tylko te, które przekazywały prawdę najwyższą, to prawo naturalne i te podstawowe zasady, dobro, co jest dobrem, co jest złem, co jest prawdą, co jest fałszem. Dlatego to jest zupełnie nie dziwne wcale, że tam było czytę, tak, to było jako czytać, zliczać. A jeszcze pomyślmy, że liczby to była cała odrębna nauka ezoteryczna o liczbach, tak? To nie jest po prostu takie liczenie, no to, jakby to jest nauka o liczbach, tak? Matematyka, pierwotna wiedza ezoteryczna, która potem stała się profane, tak? Stała się taka jakby świecka, ta królowa nauk. No i czci, czyli ta cześć, to jest ta cześć dla tej pierwotnej wiedzy, dla tych ksiąg. I teraz tutaj znowu mamy coś podobnego, czyli mamy to uk, które okazuje się, że to uk to jest to samo co ucz, tak? Czyli tak jak mamy tam czyt, cztę, to jest cały czas ten rdzeń czt, tak? Albo k, t. I teraz jak dodaje się do tego u, to tak jakby no to jest do czegoś się jakby nabywa, tak? Czytę, jakaś czynność jest teraźniejsza, natomiast u czcić na przykład, to jak gdyby
No to jakby nie naciągajmy, tak? Ale wiadomo, o co chodzi, prawda? Myć, a umyć, na przykład sprawić, aby coś było umyte, na przykład, tak? Uczyć to jest trochę tak, jakby sprawić, żeby ktoś czytał, liczył, tak? Bo to jest uczt, tak? Sprawiamy, żeby on czytał, a jednocześnie czcił, tak? Nauczył się nie tylko czytać, ale czcić te święte księgi, ale też i to prawo naturalne i w ogóle obyczaj cały, tak? Dobra, czyli mamy ten uk, mamy ten czyt, czcić, cześć. Do tego mamy, cały czas mamy też w tle, że to jest odwyk, tak? To uk jest dokładnie odwyk. Takiego zupełnie pierwotnego. Zaraz to powiem. Natomiast jeszcze zajrzałam do innego słowa, do słowa bo jest jeszcze słowo które też jest słowem ciekawym, ale tutaj jakby inny rdzeń zupełnie. To jest po prostu umysł. To, co teraz mamy, tak? I z tego jest słowo już umieć. Umieć, czyli jakby pojmować swoim umysłem. To tak naprawdę nie znaczy nauczyć się. To nie jest to samo. To jest umieć, to jest pojmować. Umny człowiek to był zmyślny człowiek, tak? Taki, który pojmował coś swoim umysłem. To też jest, wydawało mi się, takie a propos ciekawe. Aczkolwiek zupełnie inna etymologia, inny rdzeń, inne słowo. Dobrze, więc zajrzyjmy do tego prasłowa wyk, o co tutaj chodziło. Wyk. Słuchajcie, wyk, czyli uk pochodzi od wyk, tak? Wyk, zresztą, jak wejdziecie w etymologię tego słowa uczyć, czy nauczyciel, czy cokolwiek uczyć związane z uczeniem, to tam Wam poda właściwie w bardzo krótkich słowach od razu to. Ale tu mamy tak, że to uk pochodzi od wyk i to jest tak, że to jest wyknąć. Teraz mamy słowo nawyk. Wyk jest tutaj, tak? Nawyknąć. Zwyczaj, tak? Wyk, obyczaj, bo zobaczcie, obyk, tak? Zwyczaj to kryczy, to jakby no, było podobne. Zwykły, tak? Wyk. To jest takie, słuchajcie, prasłowo. Teraz jeszcze, no nie wiem, w cyrkiewnym jest zwyknąti. I u wszystkich słowach jest jakaś taka wokalizacja, gdzie się z tego robi uk. Tak, zwyk się robi uk i w tym momencie powstaje nie uk na przykład, a nie wyk, tylko nie uk. I na przykład uczyć. Tak, w innych, nie wiem, w litewskim nawykać, to na przykład to samo co przyuczać, tak? Co tam mamy jeszcze? Okej, pruskie to może. Natomiast indyjskie jest ciekawe, bo my jednak to mamy, jest ta o Jezu, wypadło mi słowo, no ale jak gdyby mamy korzenie, mamy tu jak gdyby Indie i Słowianie mają jedne korzenie językowe, tak? Później już jest. Jest indyjskie słowo uchyati, czyli nawyka, tak? Czyli, no właśnie. I tego tutaj więcej nie ma. W internecie widziałam troszeczkę więcej. Więcej przykładów, tak? Bo zasadniczo to jest jakby wszystko to samo. Tutaj jest napisane, że czasownik pochodzi od prasłowiańskiego czasownika wyknąti, czyli zaczynać się przyzwyczajać, nabijać przyzwyczajenia, nawyków, wprawy, wdrażać się do czegoś. I tam jest wymieniona właśnie tej samogłoski w, tak? No jakby tak. Uk, wyk, w tym momencie to jest po prostu cały czas ten sam rdzeń, to samo słowo. I ucz, czy uk, to również. To są jakby takie odmianki tylko. Dźwiękowe, modyfikacje języka. No właśnie, to jakby tyle.
Ja będę za chwilę kontynuować w innym filmie, ale już nie będę tego łączyć z tym cyklem, co to znaczy mamo, ale będę mówić za chwilę w ogóle o nauczaniu i o uczeniu, co to w ogóle jest uczenie. Ale a propos właśnie tego, co przed chwilą powiedziałam. Pozdrawiam.